Już tak dawno nie było twierdzy, więc jest to świetna okazja do zmiany. Otwórzmy edytor mapy, zróbmy jakąś małą własną mapę, a później stworzymy tutaj ogromne królestwo, ale najpierw wszystko po kolei. W pierwszej kolejności przygotowujemy nasze główne miejsce, gdzie będzie kasztel i w sumie cały zamek. Oczywiście trzeba to wszystko dopracować co do mojego szczegółu, dlatego wybrałem małą mapkę. Dodam też, że jeżeli ktoś z was jest zainteresowany zagraniem na tej mapie, to link do niej znajdziecie w komentarzu poniżej. Wracając do kształtowania terenu, pierwotny wygląd jest gotowy. Dodajmy do tego ostre odcięcia, klify oraz zbocza, by nadać tej górze ciekawszych kształtów i żeby bardziej rzucała się w oczy. Będzie miał to też zastosowanie obronne, ale to szczegół. Pamiętajmy, aby wyrównać teren. Jednak jest to twierdza i nic nam po ładnej mapie, kiedy nie będzie miejsca do rozwoju ani do rozbudowy. Następnie zajęłem się tworzeniem zejścia, jak i wejścia na górę. Uznałem także, że świetnym motywem będzie morze zaraz za górą. Dlatego dodałem zbiornik wodny. I jak to ja, nie mogę się cieszyć z prostych rzeczy. W związku z tym, zdecydowałem się pokolorować kolor wody, aby jeszcze bardziej przypominał morski. Niemniej jednak musimy dodać parę różnych głazów, kamieni dookoła góry, aby stworzyć efekt, że co jakiś czas góra spada przez wodę. Zresztą wygląda to dużo ciekawiej, a zarazem lepiej. Musicie mi uwierzyć, że spędziłem tutaj naprawdę sporo czasu, by to wszystko dopracować. Jednak koniec końców byłem zadowolony z efektu. W losowych miejscach zdecydowałem się na stworzenie rudy żelaza, dzięki czemu małe górskie wysepki otrzymały niepowtarzalny efekt. Spokojnie, nie zapomniałem o dodaniu roślinności, aby urozmaicić ten teren jeszcze bardziej. Skupiłem się na krzakach, ale jedno drzewko się nawet znalazło. Po tym wszystkim postawiłem samą siedzibę, aby wiedzieć, jak dalej planować nowy świat. Następnym bardzo ważnym elementem będzie stworzenie prostych dróżek. Tylko wiecie, nie wystarczy zrobić jedną drogę, bo będzie to nudne. Dlatego czasami dodałem więcej ziemi, w innych wypadkach pokolorowałem trawę, bądź też dodałem innego rodzaju trawę. Nawet nie wiem, jak to opisać. Wiecie, chciałem zrobić, by to wszystko wyglądało jak w prawdziwym życiu, czyli powierzchnia ma różne kolory i rzadko kiedy się zdarza, żeby wszystko było w jednakowym kolorze. I wydaje mi się, że chyba mi wyszło. Przechodząc dalej, musimy dodać drzewa. Sporo różnych drzew, aby dodać życia do tego pustego terenu. Również nie możemy stworzyć tego zbyt wiele, gdyż zabierze to miejsce do rozbudowy. I tak jak wspomniałem, ładna mapka ładną mapką. Aczkolwiek musi być wciąż grywalna i dająca możliwości innym do zabawy. Tutaj powstał mały las i znowu nadszedł czas na zabawę powierzchnią, aby wszystko nie wydawało się jednakowe. Jak możecie zauważyć, pracuję ciągle na podwyższonym terenie. Dało mi to możliwość obniżenia terenu w niektórych miejscach. Oczywista sprawa, niczego byście nie mogli się spodziewać. Chociaż przez to mogłem zrobić naprawdę ładną plażę. Bardzo małą, ale wciąż świetnie pasującą do całego krajobrazu. Dodałem nawet kamienie, żeby mieszkańcy nie mogli parawanów rozstawić. Chociaż i tak to pewnie mało co da. A w innych miejscach, gdzie dałem obniżenie, stworzyłem świetne miejsce do wydobycia kamienia. Akurat teren jest niżej, więc widać, że wykopaliska są prowadzone. Plaża dała mi trochę do myślenia i zdecydowałem się na dodanie kilku małych piaszczystych terenów wokół głównej wyspy, co sprawiło, że jest tutaj więcej dodatków, ale to widać i jest to oczywiste. A, no i oczywiście dodałem falę, żeby dodać jeszcze większy efekt. Więc w sumie możemy przejść dalej. Ciągle zapominam, aby ustawiać te krzaczki, przecież w lasach nie rosną same drzewa. Niebawem zdecydowałem się na obniżenie jednego terenu, aby rozwinąć tutaj niziny, które w przyszłości posłużą mi za farmy pszenicy. Jednak wiecie, chlebek musi być. Jednak wiecie, momentami trzeba życie utrudnić i dodać tu parę drzew, przecież nie może być zbyt łatwo. Wpierw będzie trzeba zrobić wycinkę, a dopiero potem będziemy mogli sadzić sobie tutaj roślinność, dokładnie to pszenicę. Oprócz tego to powolutku mapa zaczynała mi się podobać. Po drugiej stronie miałem całkiem inne pomysły. Wszakże to trzeba przygotować teren do działania. Zrobić ciekawe połączenie, ale niedługo zrozumiecie co i jak. Tak czy owak, przejdźmy do momentu tworzenia góry. Wielkiej góry na samym środku i paru mniejszych wokół. Dzięki temu teren nie wydaje się być taki prosty, a zarazem bardziej naturalny. Tylko trzeba mieć jedno ciągle w głowie, żeby wyrównać ten teren, by budynki jakoś móc później postawić. Zadbałem również o małe miejsce z wydobyciem rudy żelaza. Akurat góra to jest świetne miejsce do tego. Do tego jeszcze wszystkiego drzewa, które zawsze dodają życia do pustych terenów i muszę wam się przyznać, że jakoś tak dawno dobrze się już nie bawiłem podczas tworzenia mapy. Ja wam mówię, ja po prostu lubię tworzyć wszelakie makiety, planszy, mapy i tak dalej, mógłbym godzinami wymieniać. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich materiałów zobaczyć, gdzie coś tworzę. A czy jest to dopiero początek, więc przejdźmy dalej i wtedy możecie ocenić i dać znać. Taktyczne ciepłe źródło z wodą, w mojej opinii wygląda epicko. Do tego kapka wodospadów i możemy przejść do tworzenia rzeki. Im bardziej będzie się rozdzielała na delty, tym bardziej będzie przypominać rzeki w prawdziwym świecie. Przynajmniej tam, gdzie jest ujście, nie? Jeśli nie wiecie, to w tej grze zamiast mostów można użyć dużych kamieni. Taka mała ciekawostka, jeśli ktoś nie wie. Cała reszta to dopracowanie tego miejsca, czyli kolorki, teren, drzewa, kamienie, głazy i tak dalej. Jak dla mnie, wygląda to już cudnie, dlatego idziemy dalej.
W tym oto miejscu postanowiłem zrobić łąkę. Małą, spokojne, ale łąka jak to łąka. Wracając do tego połączenia, daje mi to świetną okazję do stworzenia bagna. I muszę przyznać, że całkiem mi te bagno wyszło. Mapa sama w sobie nie jest wielka, ale muszę przyznać, że udało mi się zmieścić tutaj wszystko, co planowałem. Efekt końcowy poniekąd różni się od mojej wizji, ale może to i dobrze. Na sam koniec tworzenia mapy pamiętajmy tylko o jednym: dodaniu efektów dźwiękowych, tylko w niezbyt dużej liczbie. Bo nic nie psuje tak bardzo mapy jak za duża ilość dźwięków, bądź też ich brak. Wydaje mi się, że to jest wszystko i wszystko jest w sumie gotowe. Za dużo tego wszystko, ale to szczegół. Czyli możemy przejść do grania i stworzenia własnego królestwa. Albo naszego królestwa. O, to brzmi dużo lepiej. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. To jest świetne miejsce na skład. Potem dodamy tutaj mury. Niedługo zobaczycie, co i jak. A cała reszta, jak to cała reszta, czyli rozwój powolutki i długi naszego królestwa. Ale muszę przyznać, że bawiłem się świetnie, więc nie ma naprawdę co na to narzekać. Jesteś rzeczywiście wspaniały. Ta dieta, którą wprowadziłeś, sprawia, że czuję się naprawdę żywy i zdrowy. A mówili, że ludzie nie mogą żyć tylko dzięki słońcu i powietrzu. Widzicie, jak to jest. W tym królestwie wszystko jest możliwe. A w tym oto miejscu będę kształtował pierwszą wioskę i od razu wam powiem, zdaję sobie sprawę, że moje królestwo nie będzie wydajne, ale chciałem, żeby wyglądało ładnie i bardziej pod roleplay niż tryhardowanie, bo w takim wypadku zrobiłbym kulkę piekarni i byłbym zadowolony, ale to drobnostka. Tak czy siak, nie zostaje mi nic innego jak pokazanie wam, jak moje wspaniałe, a zarazem nasze królestwo będzie się rozwijać. Pierwsza wioska powstaje, wszystkie wymagane budynki powolutku są budowane, aby zadbać o popularność wśród ludu. Tutaj kiedyś powstanie kolejna wioska, ale na razie postawmy tu targowisko i zakupmy trochę drewna, bo bez drewna to się nie da w to grać. Sokolnicy są, to za chwilę się szczurów pozbędziemy. Zwiększmy wydobycia drewna, bo w tym miejscu musi powstać wyśmienity zamek. Co więcej, przydałoby się zadbać o żywność, ponieważ zaraz mogą być z tym problemy. Skoro chcemy zamek, czyli potrzebujemy sporo kamienia do budowy. A, i żelazo na narzędzia okaże się również przydatne. W międzyczasie możemy rozwijać wioskę, aby później z nich ściągać podatki. Znaczy co? Prócz samych chatek dostawmy kilka losowych budynków, które stanowczo podniosą tłoczność i sprawią, że wioska będzie wydawała się bardziej prawdziwa i żywsza. Dodałem nawet kilka farm pszenicy, ale koledzy do składu to będą mieli daleką drogę. Bardzo daleko. Po chwili dodałem jarmark i teraz trzeba przenieść kilka budynków na inne miejsce. W losowych miejscach dostawiłem nawet chatki, bo jak dobrze wiecie, nie zawsze wszyscy mieszkają razem w wioskach. Niektórzy preferują życie na odludziu. Wkrótce będzie trzeba się zająć tym miejscem, ale to już niedługo. Zacząłem zajmować się moją siedzibą. Wpierw chciałem stworzyć koszary, baraki, no wiecie, ogólnie miejsce do szkolenia wojska. I tak jak wspomniałem, bardziej zależy mi na wyglądzie, niżeli na wydajności. Kilka dodatkowych wież także się znajdzie. Nawet zrekrutowałem dwóch pierwszych wojaków, będą pełnić straż przy kasztelu. Ale spokojnie, o milicji obywatelskiej nie zapomniałem. Nadszedł czas, aby zacząć budować zamek. Brama już jest, produkcja broni w toku, a milicja obywatelska walczy z zagrożeniem ze strony niedźwiedzia. Pierwszego pokonali, aczkolwiek z drugim nie poszło im już tak dobrze. Niedźwiedź jest dużo lepszy, jak widać. Postawmy kilka pastwisk, żeby dodać owce i życie w mieście tętniło jeszcze bardziej. Możemy powrócić do zamku, pozbyć się kilku budynków, postawić w tym miejscu wieże i mury zamkowe. Obecnie trzeba będzie przechodzić przez bramę i będzie można pobierać myto. Zajmijmy się również koszarami, żeby jeszcze bardziej dopracować tam wygląd. Całkiem niezły ten plac treningowy mi wyszedł, co? Co uważacie? Dokładnie, dostawmy mur. Niby w tej grze nie ma to sensu, z drugiej strony wszystko będzie bardziej realistycznie wyglądać, a to jest w sumie najważniejsze. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, ale możemy to od razu zmienić i dostawić kilka młynów, które jeszcze bardziej pobudzą te tereny. Tak jak widzicie, młyny się kręcą, czyli wygląda to świetnie. Tylko panowie, proszę mi tę część wyciąć i to migusiem. W mojej pierwszej wiosce nie ma już miejsca. Wychodzi na to, że trzeba wziąć się za tworzenie pozostałych. Karczma zawsze pasuje, tylko szkoda, że mogę postawić maksymalnie jedną. Gdybym podzielił to wszystko na włości, może następnym razem tak zrobimy, co wy na to? Czekaj, skoro mamy tawernę, potrzebujemy produkcji chmielu. Bo jak to tak, karczma, tam piwa nie będzie, to po co ona? Po czym muszę postawić browarników, czy jak to się odmienia, ktoś przecież musi te piwo robić. Akurat elegancko przed jarmarkiem, więc jeszcze będą mogli sobie dorobić. Skupmy się na magazynie, bo tak to stoi samotnie. Dorzućmy do tego drewnianą palisadę i od razu widać, że jest to ważna rzecz i ważne miejsce. Powolutku królestwo się rozrasta i staje się coraz większe. Pora wyszkolić kilku łuczników i wysłać ich na mury, palisady i tak dalej. Niech mają co do roboty i pilnują, by wszystko było na swoim miejscu. Przy okazji ulepszyłem siedzibę władcy i teraz wygląda znacznie lepiej. Potrzebuję, żeby drwale zrąbali mi te bale drewna, plus pozbyli się ostatniego drzewa, gdyż mam plany na to miejsce i niedługo zobaczycie co i jak. Ej, zabawne. Farmy mam, nie? Młyny również mam, ale piekarni? No nie mam. Czas to zmienić, bo zaraz zapcham sobie skład zapasów i tyle z tego będzie. Swoją drogą to piekarnie świetnie wyglądają jak zwykłe domki, więc do zapchania terenu są również skuteczne i do produkcji jedzenia również.
Przydałby mi się mistrz płatnerstwa oraz jakiś zbrojmistrz. Jakoś tych rycerzy przecież muszę pozyskać. Mimo wszystko, kamień został dostarczony do składu, a więc możemy wrócić do rozbudowy zamku. Tylko niech drwale jeszcze pozbędą się tych drzew i zaraz skończymy budowę murów. I tak o tym pomyślałem, że mam wełnę, ale nie produkuję sukni. I znowu zapycham skład, ale to jest ze mną. Kiedy bardziej skupiasz się na wyglądzie, niżeli na samej ekonomii, no to widzicie, jak to wygląda. Jedno jest jednak pewne, potrzebuję kolejnej wioski, zatrudnijmy masę drwali i muszą zrobić tutaj porządek, przynajmniej w jakiejś części, ponieważ nie chcemy pozbyć się wszystkich drzew, bo mapa będzie wtedy kiepsko wyglądać. Ja wam mówię, już nie będzie takiego komfortu życia, skarbiec i czas na podatki na koronę. Nie no, ja to z nimi nie wytrzymam. Ja rozumiem jeszcze w lesie, gdzie nikt nie patrzy, ale na środku drogi przecież to jakiś wandalizm, w dyby go i tyle. Pyszne jedzenie, nie? Rzutaczkami to wynosi. No, tak dziwnie się te dialogi złożyły, nieważne. Potrzebujemy się skupić bardziej na szkoleniu armii, by dodać jeszcze więcej realizmu do królestwa. Bo jakby inaczej, armia w takich zamkach to rzecz obowiązkowa i można jeszcze milicję zrobić, bo ostatnio to mi niedźwiedź zjadł całą. Nie chce ktoś z was zostać może milicjantem? Dobrze płatna praca, naprawdę. I tak to właśnie powolutku się żyje w naszym królestwie. Drewna coraz więcej, miejsca coraz mniej, a jak tak dalej pójdzie, to napadnie nas wilk i spali naszą wioskę. Znaczy co? Dobra, dokończmy wreszcie zamek, bo już nie mogę się doczekać. A że tereny są gotowe, nic nie stoi już mi na drodze. Nie wiem czemu, ale bardzo podobają mi się takie trzy wieżyczki obok siebie. A jaką ochronę dają i zapewniają, świetnie. Bądź co bądź, trzeba zacząć żyć w luksusie. W związku z tym zbudujmy kuchnię, kilka pól królewskich, stawów oraz łowców. Jednak wiecie, lord to lord i musi się czymś żywić i świętować. Opcjonalnie możemy przenieść spichlerz i od razu więcej miejsca się zrobiło na rozbudowę. Tak to tak, można grać. Powolutku można zamykać zamek, dołożyć ostatnie wieże, ostatnie mury i podesłać wszędzie strażników do pilnowania fortyfikacji. Jestem ciekaw, jak wy byście to zrobili. Zawsze macie taką opcję, mapa jest do pobrania i możecie później podesłać screena na mojego Discorda, co wy wymyśliliście. Może zrobimy nawet jakiś konkurs, dajcie znać, co o tym sądzicie. A w tym miejscu zbudujmy kościół i kolejną wioskę. Tu będzie produkcja miodu, tyle że w tej grze nie ma miodu, tylko wosk. Ale jest to drobny szczegół. Na potrzeby tego odcinka zawsze możemy uznać, że to miód, nie? Dodajmy do tego parę budowli i od razu kolejna wioska zaczyna tętnić życiem. A jakie podatki będę z nich ściągał? Znaczy, nie słyszeliście tego, w porządku? Żeby wszystko wyglądało w miarę realnie, nie będę miał ogromnej armii i nie będę stakował jednostek w jednym miejscu. Wiecie, ustawię ich w miarę luźno i tak jak to powinno wyglądać w życiu. Bo przecież nikt nie wysyłał 100 łuczników na wieżę 2 na 2 metry. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Jeżeli tak, to mnie poprawcie. Zainteresujmy się bagnami i zróbmy bagienną wioskę. Wydobycie smoły to podstawa, do tego kilka budowli, jacyś łowcy i piekarnie, które świetnie mitują domki. Ale już to mówiłem, więc nie ma co się powtarzać. W zamku musimy posiadać stajnie, bo jak to bez koni? Drobna drewniana palisada, żeby jeszcze bardziej to odróżnić i gotowe. 100 łuczników to dobra ilość i wystarczająca. Teraz trzeba ich tylko rozstawić, ale już mam na nich pomysł. Mamy tutaj ładną łąkę i równinę, dlatego możemy z tego miejsca zrobić ogromne pola uprawne i uznać tak roleplayowo, że będzie to wioska w gruncie odpowiedzialna za wyżywienie większości królestwa. I to właśnie od nich będzie leciał chleb na królestwo. Widzicie, jak się dorobili w życiu? Tacy to pożyją. Ciutkę budynków więcej i wszyscy będą zadowoleni. Ulepszmy jeszcze sąd, żeby tak biednie nie wyglądał. A, i podeślijmy tam milicję, by ktoś pilnował sędziego, bo jeszcze go ktoś napadnie i co wtedy? W tym momencie większość mapy została wypełniona i zdecydowałem się na szkolenie armii i ustawienie ich w miarę w logicznych miejscach, po czym przejdziemy do najlepszego momentu, czyli obrony zamku. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Do tego wszystkiego trzech głównych rycerzy, każdy z nich będzie miał po 5 kneftów pod swoimi skrzydłami. Jednak wiecie, zbroje tanie nie były, tytuły również, a nie jest jakieś wielkie królestwo, więc nie może być tutaj za dużo rycerzy. Zostawmy kilka posągów, aby podbić prestiż królestwa i na pewno jeden z nich musi się znaleźć przed koszarami, jako symbol dumy armii. Przydałoby się wyszkolić lokalnych dresów, znaczy pałkarzy. Armia nie będzie również duża. 50 włóczników, 100 łuczników, 50 kuszników, 25 pałkarzy, 25 halabardników, 15 kneftów i 5 rycerzy. Bo jeszcze dwóch dodam jako głównych obrońców lorda. I tak oto prezentuje się moje królestwo. A oto główny zamek, do tego parę mniejszych wiosek. Oczywiście można zrobić, żeby było jeszcze lepsze. Na przykład nastakować armii, dać więcej gigaczadów rycerzy. Ale nie o to chodzi. Chciałem mocniej się skupić na realizmie i wydaje mi się, że poniekąd udało mi się to osiągnąć. Dajcie znać, jak wy to oceniacie. A jeśli macie jakieś uwagi co do królestwa, to piszcie śmiało. Chętnie poznam waszą opinię na temat moich nowych ziem. Znaczy, naszych nowych ziem. W każdym razie, czas na ostateczny test. Dodajmy sobie kasę i postawmy wielki mur, a na niego płonące bale i w ten oto sposób można bardzo szybko prowadzić wycinkę drzew. Stwórzmy armię niemożliwą, czyli trzy ogromne armie i wszystkie pozostałe w ilościach 2. I zobaczymy, czy zamek da radę wytrzymać. Ja niczego nie będę ruszać, bo wtedy bym obronił to na pewno na 100%. Jedyne co użyję to smolnych rowów i podeślę czasami rycerzy do walki.
Armia wroga już mi zniszczyła wszystkie wioski. Jednak tak musiało być, bo gdzie mała wioska mogła stawić czoło wielkiej armii? Za to lokalne dresy już biegną sprzedać produkt markowy na jeźdźcom. Czy im się uda? Po części na pewno tak. Z drugiej strony wrogiej armii jest tutaj zbyt dużo. Zobaczcie, jakie mrówki biegną na mnie. Nawet pikniarze nie są w stanie zrzucić jednej drabiny i wlewają mi się do środka. Czas na ogień, bo to najlepsze, co możemy zrobić. Rycerze do boju, bronić lorda, knefci też. Pokażcie im, dlaczego popełnili błąd. Jeszcze mamy pułapkę na nich. I tak oto można pozbyć się całych sił nieprzyjaciela. Nauczka na przyszłość. Jednak czekała mnie jeszcze jedna fala. Taran zniszczył mi bramę, a rycerze wroga zaczęli atakować w szaleńczych ilościach. A ja nie miałem więcej smolnych rowów. Moi rycerze tego nie wytrzymali, a wróg po prostu ma za dużo tych gigaczadów rycerzy. No i wchodzą do siedziby jak do siebie. Wygląda na to, że mój lord ma nieciekawą sytuację. I tak zawsze jest, że kiedyś wspaniała cywilizacja musi upaść, a my jeszcze się spotkamy.